Na treningach ci piłkarze naprawdę wyglądają dobrze, że, że, to się, że na to się fajnie patrzy, natomiast kiedy wychodzą na boisko, to odnosiłem takie wrażenie, że każdy tę odpowiedzialność od siebie odsuwa, żeby później nie znaleźć się w jakimś filmiku w internecie, żeby ktoś się nie kopnął w czoło, żeby to nie zostało wyśmiane, żeby, żeby kibic nie skrytykował tego albo tamtego, więc najlepiej ja... Oddam piłkę do, do kogoś, najczęściej do Piotra Zielińskiego, i zobaczę, co się stanie. Teraz mam wrażenie, że tej ym, chęci do gry jest troszkę więcej, natomiast jeszcze nie aż tak dużo.